Witold Lis, koordynator Akademii, koordynator turnieju KGHM Cup. Jak trener ocenia tegoroczną edycję, szczególnie poziom tegorocznego turnieju? Jak oceniam? No, oceniam dobrze, bo trzeba patrzeć pozytywnie, dlatego bo to już jest trzecia edycja KGHM Cup. Tak? Wyszliśmy z założenia, że staramy się realizować w starszych kategoriach wiekowych, więc rok temu 2001 rocznik, teraz ten sam rocznik. Niestety było w planie 8 zespołów, przyjechało 7 zespołów. Baty Borisow nie mogło do nas dojechać. No co, no, piękna pogoda, piękne obiekty. Końcówka troszeczkę pogoda nam zawaliła, tak to na boisku musieliśmy być kreatywni i się zachować odpowiednio, jak tutaj gości pożegnać. Uważam, że poziom dobry, ale spokojnie róbmy swoje, bo to jest piłka młodzieżowa. Chłopaki się cieszą, zasłużyli, fajne granie. Musimy zwrócić uwagę na jakieś detale, jeśli chodzi na przykład, nie wiem, być może trójka arbitrów sędziowskich, bo to już się zaczyna poważne granie. Także nie, jak najbardziej pozytywnie, jak się cieszą chłopacy i dzięki temu budujemy gdzieś jakieś tam więzi z klubami międzynarodowymi. Nie możemy też pominąć, że tegoroczną edycję wygrało Zagłębie Lubin, MVP turnieju Błażej Czuban, czyli też zawodnik Zagłębia Lubin. Tym większe powody do satysfakcji dla trenerów Zagłębia, trenerów prowadzących. Na dzień dzisiejszy tak, ale satysfakcja będzie taka, jak oni będą grać na pierwszym stadionie, tak? Jeżeli tam będzie strzelał bramki, ale oczywiście no, chłopacy pracują po to, żeby odnieść jakiś sukces, to jest normalne, to jest sport. Także cieszę się dla trenerów, dla chłopaków, ale spokojnie, bo trzeba robić swoje, trzeba budować dalej, rozwijać i starajmy się to robić jakoś kontynuacyjnie, aby to przyniosło efekty w piłce seniorskiej. A co jeszcze, no, ważne jest też to, że sprawdziliśmy się na jakimś poziomie, tak? Szukamy grania, poziom dobry, tak? Być może musimy szukać lepszego grania, nie wiemy, może będziemy zweryfikowani. To jest najważniejsze. Chłopak, indywidualna nagroda, ok, zespołowo fajnie. Dziękujemy tylko klubowi, sponsorowi za to, że nas wspiera, że możemy takie turnieje organizować. A chłopacy niech się cieszą, ale niech nie zapomną, że we wtorek już jest trening. Błażej Czuban, MVP turnieju KGHM Cup. To chyba o tyle cenniejsze wyróżnienie, że zostałeś wybrany najlepszym zawodnikiem turnieju o charakterze międzynarodowym. Ja się bardzo cieszę, zaczynając, że nasza drużyna zajęła pierwsze miejsce. To było dla nas najważniejsze. Oczywiście cieszę się z MVP turnieju, lecz dla mnie najważniejsze jest pierwsze miejsce zespołu. Boże, jakie były wasze atuty w takim razie? W czym Zagłębie było najlepsze? Dlaczego to Zagłębie wygrało tegoroczną edycję? Myślę, że zawdzięczamy to naszemu trenerowi, który wdał nas taki instynkt, że mamy walczyć o każdą piłkę i myślę, że tym przezwyciężyliśmy inne zespoły. Tak samo każdy z nas dał się właśnie 100% i możemy się cieszyć z wygranej. Błażej, zwycięstwo w takim turnieju to na pewno też takie ukoronowanie tego sezonu dla waszej drużyny. Tak, dokładnie, bo graliśmy już w dwóch międzynarodowych turniejach, w których zajęliśmy też pierwsze miejsce, dlatego najważniejsze dla nas było, żebyśmy wygrali ten tutaj nasz turniej i udało się nam to. Międzynarodowe granie to też właśnie okazja do skonfrontowania pracy Akademii, do tego, jak pracuje się w polskim klubie, z tym, co jakie trendy panują na zachodzie i jak na tym tle wypadamy. Oprócz tego, wiadomo, wynik, Zagłębie wygrywa turniej, ale są też detale, o których trener wspomina i jak to na dziś wygląda. Znaczy, trendy trendami, tak? Trendy podczas dwóch dni turniejowych się nie zobaczy, jaki panuje trend w ASV Hamburg czy w AS Trencin, tak? Możesz zobaczyć tylko i wyłącznie styl gry, jaki preferują styl gry, tak? Czy grają ofensywnie, czy grają nieofensywnie, czy to jest zespół grający mocno fizycznie, czy nie, idący troszeczkę w cudzysłowie na tak zwany wynik po zdobyciu bramki, bo to jest turniej, tak? 2 razy 20 minut. I to jest fajne, że chłopacy muszą szukać rozwiązań, tak? No ja mogę powiedzieć tylko i mam nadzieję, że mnie usłyszą, że dziękuję, że fajnie zagrali, ale w meczu finałowym w drugiej połowie z gry jestem ja akurat nie za bardzo zadowolony, ale myślę, że oni uważają i sami o tym wiedzą, że nie było tak, jak powinni i potrafią zagrać. Na zwycięstwie w międzynarodowym turnieju sezon się jeszcze nie kończy, o czym trener wspomina. We wtorek wszyscy meldują się na treningu.
Ta grupa od wtorku ma trening, ale ze względu na to, że mają też baraże o awans do Ligi Makroregionalnej, ustaliśmy razem wspólnie ze sztabem U16, że im daliśmy 2 dni wolnego, bo nie mają szkoły, aby się zesytować, dlatego, bo oni przez ostatnie 3 tygodnie mieli 3 turnieje pod rząd, także dużo energii to kosztuje, więc akurat nie w ten wtorek, to stali wolne, także niech się cieszą.